Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj losowanie pod New Billet. Mam nadzieję, że pomawiam dobrze, bo powiem wam, że z tym miałam różnego rodzaju problemy. Anyway, losowanie po tego przystoniaczka. Wszyscy tutaj z TikToka i Twitcha, słuchajcie, się z wami witają, a ja no cóż, nie ukrywam, mam nadzieję, że uda nam się, ponieważ niby mamy losów dużo, ale mamy też pewne przeszkody na drodze, więc no cóż, zostawiajcie kciuki i suby. Zaczynamy! Ogólnie kochani, jeśli chodzi o moją historię, no nie ukrywam, jest masakra. To totalna masakra. Dlatego zbieraliśmy do tych 90 losów i no może mamy gwarancję na coś pięciogwiazdkowego, ale możliwe, że wszystkie losy pójdą tak naprawdę na postać, a mamy też 50/50, więc nie mam zielonego pojęcia, co z tym będzie i nie ukrywam, że mam nadzieję, że jakby koniec końców, wycie, wszystko się uda. Natomiast z tego, co widzę, kurczę, reklamy mamy, także dajcie mi chwilę, żeby to nie zasłaniało nam nic. Pierwszy raz 10, tylko jeszcze wspomnę, Fischl chyba mam na maksie, Shinxie mam na maksie, Dionki nie chcę, jak coś, więc ewentualne to by było podbijanie. Okej, okay. Razy 10 i... No byłoby za pięknie w pierwszych 10 losach, nie ukrywajmy. W ogóle piszcie, czy ktoś chce losować, jeśli tak, to przypomnijcie mi o tym na sam koniec, jakby jak już będziemy po losowaniu, żeby nie było. No jakby ja wiem, że jestem na niebiesko, ale mam nadzieję, że nie odnośnie tego, co piszecie. Ja wiem, że Mona mnie bardzo kocha, ale podziękuję. Jakby dziękuję. Anyway, Dionka tylko wleciała. Zobaczmy, jak dalej. Jakiego twojego? Wypraszam sobie, to ma być mój husbando. No nie ukrywam, nie podoba mi się póki co, jak idzie to losowanie, ale mam nadzieję na lepszą przyszłość, więc come on! Chyba nie mam szczęścia dzisiaj niestety. Chociaż Fischl wleciała, to zawsze to będzie los do przodu. A dziękuję za obserwację. Idźcie za przykładem, jeśli jeszcze mnie nie obserwujecie. Jezu! Spokojnie mi tam! Come on! Jakby wiecie, przynajmniej easy mamy, jeśli chodzi o liczenie losów, ale still... No, im dalej jesteśmy w kwestii tutaj losowania po niego, mamy jeszcze 50/50, tym jakby dalej jesteśmy od wylosowania jego broni, która moim zdaniem jest OP, więc tutaj problemy mamy. Ogólnie w chwili obecnej streamuję we wtorki, czwartki i soboty, więc nie, jutro nie mam live'a. No dobra, czyli mamy 40 losów za sobą i... Czyli na 50 pity też nie. Powoli zbliżamy się w takim razie do soft pity. Denerwuję się, naprawdę denerwuję się. Nadzieja jest spora, tylko wy mi kurczę źle kibicujecie i źle życzycie tam na czacie. Come on!
No teraz to już będziemy na soft pity, więc jakby no... Sporo losów moim zdaniem poszło póki co. No, nie ukrywam, nie liczyłam na cud, bo na early pity to mi się prawie w ogóle nigdy nie zdarza, ale jednocześnie gdzieś tam z tyłu, gdzieś tam odrobinkę we mnie była to taka nadzieja, żeby wiecie, żeby po prostu się udało jakimiś cudami po niego i po jego broń. Ale póki co, no, nie zapowiada się. Dziękuję za gifciki! Także tak, mamy 70 losów za sobą, mamy równo 70 pity jak coś, bo miałam zerowe. Także jesteśmy na tym soft pity praktycznie, 5 losów w teorii, ale no, wiecie o co chodzi. Także come on, niewiele, chodź do domku! No to powiem wam, że na stówę dostanę na gwarancję, takie wątpię, że wcześniej. To jest już takie stricte moje szczęście, jeśli chodzi o moje losy, z tego co widzę, jak dzisiejsze losowanie po prostu leci. U mnie to jest bardzo często normalne, że w zasadzie na 90 losowaniu dostaję. Dziękuję za różyczki na pocieszenie! No niestety, nie można zawsze mieć tego szczęścia. Nie każdy jest jakimś super wygranym, także no... Come on! Jednak przed gwarantem takie wow, na 80 PTA! Teraz takie błagam, niech będzie to wygrane, bo takie mam 50 na 50, błagam, Newbie, chodź mój husband, to błagam cię, proszę! Come on! I... Wygrałam! Wygrałam 50 na 50! Mam go! Mój husbando! Pierwszy husbando od prawie 3 lat praktycznie na Genshinie, także... Na to czekaliśmy! 3 lata! 3 lata, kochani! Więc takie, no... Mam nadzieję, że jesteście warty bycia moim husbando po tych 3 latach. Weź Adori, bo jeszcze się okaże, że taki numer istnieje. Anyway, tak wygląda moje razy 10 na 80 PT. Wybaczcie mi na chwilę, że to zrobię. Ale takie chciałabym sobie mieć. Więc sorry. Ale tak, w razie, bo chciałam mieć. Anyway, skoro tak, no to wiecie, ja nie wierzę w to, że z bronią się uda. Tym bardziej, ile nam losów zostało. Ale takie spróbować zawsze można. Więc wymieńmy sobie w szopie tutaj wszystkie ekstra losy, które zyskaliśmy. Jeśli chodzi o broń, zobaczmy, jak wygląda moja historia. No dużo tutaj też nie ma, więc podejrzewam, że będzie standardowy skam, jeśli chodzi o baner broni, ale takie 20 losów nic nie zmieni, więc let's go, próbujemy. Że co? Że co? Która to będzie? Kurczę, mam tą broń, jakby no wiecie, zawsze na siało można wziąć czy coś, bo na hutało to już mam, ale nie taki był plan, okej? No jakby wiem, że zawsze coś, ale nie to było w planach. No cóż, kolejne razy 10 i... No, byłoby za cudownie, nie ukrywajmy. Też racja, że tak jak piszecie, nawet lepiej na low PT właśnie przegrać w ten sposób, niż nie dostać nic, nie? Ogólnie, czy ktoś będzie losował? Dajcie znać, bo jakby można wbić na Discorda i na Discordzie udostępnić swój ekran i losować.
Ja no cóż, mam 4 losy, więc no takie próbujemy dalej. No, byłoby za cudownie. Come on! Tej broni chyba nie mam. Ogólnie, pierwszy raz ją widzę na oczy, więc podejrzewam, że to jest jakaś nowa broń. Anyway... No, niestety, nie udało się zdobyć jego broń, jakby życie i trudno się mówi. Mamy coś jeszcze tutaj? O, jeszcze mamy! Ej, dobra, to nie, to jeszcze próbujemy! Nabudowało się, come on, come on, come on! Hej Mini, witam, witam! Come on! Dzięki, dzięki, witam w ekipie! Wiem, że małe szanse, kochani, no ale człowiek próbuje! Próbuje swojego szczęścia! No ale no cóż... Życie! No powiem wam tak, że mnie mega kusi w ogóle jakby załadować w gierkę, żeby zdobyć tą broń, bo czy na New Villeta, czy na inną postać, no to jest przeogromna jakby ilość crit damage'a. Natomiast no życie jest jakie jest. 2 hours later. Słuchajcie, no jakby ostatnia szansa dzisiejszego live, jeśli chodzi o te razy 10. Jak coś, jeśli się nie uda, choć nie ukrywam, mam nadzieję, że się uda, bo jakby jeszcze chcę w ogóle jego konstelację pieszą, no to gdzieś tak mniej więcej za około 2 tygodnie kolejne będą losy. No i cóż, trzymajcie mocno kciuki. Jakby wiedziałam, że za early pity, wiedziałam, ale jednocześnie kurczę boli, bo na blessinga nie uzbieraliśmy. Jakie, co tym bardziej na doładowanie, żeby losować nie uzbieramy, więc takie boli. Ale no trudno, trudno, słuchajcie, jakby najwyżej po prostu będziemy mieli jeszcze losowanie kiedy indziej, że tak to ujmę. Także teraz, jeśli wyliczyliście, że 24 pity, no to teraz w takim razie 34 w historii mamy. Jakby wiecie, niby losy spoko, no ale w praktyce no lipa. Mam jeden pojedynczy, nie wiem, czy to coś zmieni. Nic nie zmieniło. Anyway, jakby dzięki wszystkim. No cóż, powiem wam, że jakby cieszę się, że wygrałam 50 na 50, ale jednocześnie jest mi troszeczkę smutno z tą przegraną broni. Jakby wiecie, w teorii ta przegrana to była jak wygrana, ale jednocześnie Staff of Homa już miałam, więc... Mieszane uczucia odnośnie tego. Dajcie znać, czy uważacie, że ten właśnie odcinek z losowaniem był koniec końców szczęśliwy, czy nie bardzo. Zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie, obserwujcie mnie na tych platformach. No i cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia. Pa, pa!